Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hałdyńska. To jest kolejny punkt naszego programu i kolejny gość w naszym studiu. Tym razem rozmawiamy na tematy gospodarcze. Robert Sopków, wiceprezes do spraw finansowych Grupy Lotos, jest z nami. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Sytuacja jest następująca. Fuzja Orlen-Lotos nie za bardzo spodobała się związkom zawodowym w pańskiej firmie. O co tam chodzi, czego oni się domagają? Przypomnijmy, że piszą nawet list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, także do premiera Mateusza Morawieckiego. No, pierwsza słyszę, że nie spotkała się związkowcom. Takie określenie sądzę, że jest, może być mylące. U nas w Lotosie jest kilkanaście organizacji związkowych. A list, na który pani redaktor powołuje się, podpisały cztery. Czyli kilka z organizacji związków zawodowych, doprecyzowując? Dokładnie tak. Natomiast no, jest pewien problem ze związkami zawodowymi w Grupie Lotos. Może pewna kwestia, byłoby to trochę łagodniejsze słowo, ale będzie musiała zostać wyjaśniona. Jeden ze związków, zresztą tych, które chyba podpisał się nawet, ale to tu nie chcę w to wnikać, jest wykreślony akurat z rejestru związków. Także tutaj jest kilka niuansów, które musiały być na początku wyjaśnione, żeby móc wyciągać wnioski. Natomiast sądzę, że ta cała kwestia fuzji, połączenia Orlenu i Lotosu jest postrzegana pozytywnie przez pracowników jako wielka szansa. I wielka szansa na kilku płaszczyznach. Wielka szansa dla Polski. Po prostu dla Polski. Panie prezesie, zanim opowiemy o tej szansie, może doprecyzujmy także, na jakim etapie jest ta fuzja, bo mówimy o niej od co najmniej kilku miesięcy. Te plotki krążą. No właśnie, informacje sprawdzone, niesprawdzone krążą w przestrzeni medialnej, w opinii publicznej. Jak jest naprawdę, kiedy dojdzie do tego połączenia? No, co jest bardzo ważne, my jesteśmy, pani redaktor, przedmiotem tej całej transakcji. To Orlen wykupuje nas, a nie my kupujemy Orlen. Także gdybyśmy my jako Grupa Lotos, a była taka jedna z koncepcji rozpatrywanych, z tego co wiem, gdybyśmy my wykupywali Lotos, to oczywiście dużo więcej mógłbym powiedzieć o tym, na jakim to jest etapie, jaki jest plan. Natomiast my jesteśmy przedmiotem. I to trzeba jednoznacznie stwierdzić, to Orlen, firma od nas kilka razy większa. Firma, która już ma za sobą tradycję wykupywania innych koncernów naftowych, bo przecież zakup rafinerii w Morzejkach na Litwie, zakup Unipetrolu w Czechach, to są inwestycje pokazujące, że Orlen ma przetarte ścieżki, w jaki sposób kupować inne firmy w tej branży, w tej części Europy. Więc jeżeli chodzi o kwestię tempa, znajomości procedur, pewnej kadry również, która jest wyspecjalizowana już w tym zakresie, to można stwierdzić, że to, że Orlen wykupuje nas, to może jest to rozsądne rozwiązanie. Ale być może ci pracownicy, którzy między innymi piszą ten list, obawiają się po prostu o to, jaka będzie ich przyszłość. Słyszą fuzja, słyszą gigant przejmuje mniejszą od siebie firmę, boją się o swoją przyszłość, boją się, że być może ta większa firma zwolni ich z pracy, to najgorszy pewnie scenariusz, ale po prostu być może będą też inne warunki zatrudnienia. No nie ma wątpliwości, że wszelkie zmiany rodzą zagrożenia, a przynajmniej zagrożenia, które mogą być realne bądź po prostu wyimaginowane. Trudno mi tutaj dokładnie powiedzieć, o jakie zagrożenia i jakich zagrożeń obawiają się ci, którzy podpisywali. Czy to, co podpisywali, jest bezpośrednio wyrazem ich woli, czy może mają jakieś inne ukryte zagrożenia, które efektem ich jest złożenie podpisu pod tym czy innym pismem. To mi trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć. Natomiast jestem przekonany i taką opinię wyraziłem na panelu strategicznym, jaki mieliśmy kilka tygodni temu u nas w Grupie Lotos. Jestem przekonany, że również dla naszego przedsiębiorstwa fuzja jest korzystna. I korzystna również dla pracowników. Ja wysunąłem nawet tezę i mam nadzieję, że będę jej bronił i za kilka lat okaże się, że to była słuszna teza, że dla Pomorza, dla Gdańska, Trójmiasta i szeroko pojętego Pomorza Gdańskiego fuzja z Orlenem przyczyni się do wzrostu liczby miejsc pracy. Również, i będę bronił tej tezy, również u nas w Grupie Lotos będzie więcej miejsc pracy stworzonych, ponieważ ta fuzja nie polega na tym, że większy kupuje mniejszego po to, żeby
nie wiem, przejąć jego rynek. Absolutnie nie. Tu mówimy o bardzo specyficznej sytuacji, w której na rynku polskim funkcjonują dwa przedsiębiorstwa, w zasadzie jednego właściciela, Skarbu Państwa. I, my tak. I dwa przedsiębiorstwa, które ze sobą rywalizują. No proszę pokazać mi w Europie inne duże państwa, w których dochodzi do takiej sytuacji i państwo jest bierne. To, że przez wiele ostatnich lat państwo było bierne w zakresie takiego, no trudno powiedzieć, może nie do końca niezdrowego, ale niewłaściwego ułożenia rynku naftowego w Polsce, no to cóż mogę powiedzieć, no takie było kiedyś państwo. Dzisiaj jest ono inne, dzisiaj bierze sprawy, można powiedzieć, w swoje ręce. Cieszę się, że dziś jesteśmy częścią państwa, które po prostu jest zdecydowane robić rzeczy odpowiedzialne i właściwe ekonomicznie. No właśnie, jak będzie wyglądała sytuacja, możemy trochę wybiec w przyszłość, kiedy już Orlen kupi Lotos, kiedy dojdzie do połączenia dwóch spółek rzeczywiście Skarbu Państwa, jak będzie wyglądała sytuacja na krajowym rynku paliw, jak będzie wyglądała ta sytuacja w porównaniu z innymi krajami, czy to Unii Europejskiej, czy w ogóle na świecie, no bo rzeczywiście to, co pan prezes powiedział, jest rzadkością, czyli nie ma drugiej, choćby być może jeszcze jedna bliźniacza sytuacja jest, ale ze świecą szukać kraju, w którym rzeczywiście są dwie państwowe duże spółki, które ze sobą konkurują. Więc jak to wygląda na świecie i jak to będzie wyglądało po tych zmianach? W ogóle dlaczego dochodzi do tej fuzji? No to pani redaktor na to zwraca uwagę. To jest sytuacja trochę niezdrowa, niewłaściwa. Ten rynek jest niewłaściwie ułożony w Polsce i powinien zostać ułożony inaczej. Czy w konsekwencji, jak to będzie wyglądało w przyszłości? Czy to będzie korzystne? Mówiliśmy o korzyściach dla pracowników. Zastanówmy się na początek o korzyściach ogólnogospodarczych. I tutaj nie ulga najmniejszej wątpliwości. Ja nie czytałem żadnego opracowania, które w sposób jakikolwiek, już nie mówiąc o merytorycznym czy niemerytorycznym, jakikolwiek poruszało kwestię na poziomie ogólnogospodarczym, które miałoby wskazywać, że to będzie niekorzystne dla polskiej gospodarki. Wszyscy mówią tak. Ewidentnie połączenie naszych dwóch przedsiębiorstw będzie z ogromną korzyścią dla polskiej gospodarki. Również będzie z ogromną korzyścią dla możliwości ekspansji polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorstw na rynki zewnętrzne. W jaki sposób to na to wpłynie? No, w ten sposób, że po pierwsze będziemy większym koncernem. Czyli będziemy dysponowali większą siłą inwestycyjną. Krótko mówiąc, będziemy mogli kupować w przyszłości, to już będzie oczywiście decyzja Orlenu, bo my staniemy się częścią tego koncernu. Natomiast będziemy mogli kupować inne rafinerie, będziemy mogli inwestować w rozwój sieci handlowej, będziemy mogli również inwestować w rozwój tak zwanego upstreamu, czyli wydobycia ropy i gazu. Więcej niż dzisiaj. My akurat tak się składa, że jako grupa Lotos mamy lepiej rozwinięty ten dział wydobywczy niż Orlen. Razem z Orlenem mamy nadzieję, że to będzie też jedno z tych wian, które będziemy wnosić do wspólnego naszego przedsiębiorstwa, właśnie umiejętności związane z sektorem wydobycia. Jak wygląda dzisiaj sytuacja na rynku geopolitycznym? Jak wygląda sytuacja właśnie wydobycia ropy, jej ceny, prawda? Bo to jest dzisiaj sytuacja, która może budzić obawy co do cen, no już paliwa, te ceny, te wartości, które my wszyscy jako też kierowcy znamy ze stacji paliw. Panie doktor, chętnie odpowiem na to pytanie, ale chciałbym jeszcze dokończyć poprzednią myśl, bo ona nawiązuje do poprzedniego pytania, pani redaktor. Jak będzie wyglądał ten rynek w przyszłości, tak, w Polsce? W pewien sposób przechodzimy na drugą płaszczyznę analizy. To jest płaszczyznę inwestorską. Inwestorzy już oceniają, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie korzystne, czy niekorzystne. Sami inwestorzy stwierdzili, że będzie to korzystne i dla Orlenu, i dla Lotosu. W ciągu ostatnich 4 miesięcy nastąpił wzrost wartości akcji Grupy Lotos, ale również Orlenu, to też jest bardzo ważne, około 30%. Kapitalizacja naszej firmy i Orlenu jest dziś o 30% wyższa niż była jeszcze 4 miesiące temu. To jest bardzo ważny moment, ponieważ w lutym, w marcu nastąpiło ogłoszenie, że dojdzie do takiej fuzji. To jest plan. I po 3 miesiącach takich przymiarek, to jest bardzo ważne. Prezes Orlenu, prezes Obajtek pod koniec maja stwierdził, na 95% przejmiemy Grupę Lotos. Po kilku dniach komitet prezesa Rady Ministrów
przejął bezpośredni nadzór nad naszymi dwoma firmami. Mhm. To był też jednoznaczny sygnał dla wszystkich, tak, że jest to sprawa bardzo wysokiej wagi dla państwa i premier osobiście będzie nadzorował ten proces. Tak można było to postrzec. Jak zareagował na to rynek? W ciągu 4 miesięcy nastąpił wzrost wartości akcji o 30%. To są już łącznie około kilkunastu miliardów złotych przyrostu wartości dla inwestorów. Czy inwestorzy dobrze oceniają perspektywy połączenia? Tak, zdecydowanie dobrze. No a te ceny na stacjach paliw? A ceny na stacjach paliw. I teraz przechodzimy. Panie nasi redaktor, widzowie pewnie też czekają na odpowiedź na to pytanie. Jest ona dosyć mało złożona. Jeszcze 2-3 miesiące temu prognozy wyraźnie wskazywały, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych. Takie były prognozy. I my przewidywaliśmy, wtedy cena na stacjach w Gdańsku oscylowała w granicach niecałych 5 zł. My przewidywaliśmy, że ta cena jeszcze będzie spadała w ten sposób. Niestety rynek jest tak, jak jest. On zależny jest od zdarzeń politycznych również. I w chwili obecnej zamiast spadać, ceny ropy naftowej poszły w górę około 10%. Jak jest przełożenie na ceny na stacjach paliw? No one muszą wzrosnąć. Tu nie ma najmniejszej wątpliwości, muszą one wzrosnąć. Wzrosły niedużo. Dzisiaj rano jadąc tutaj do pani redaktor, wyjeżdżałem z Poznania. Przyjeżdżałem koło stacji. Długa droga za panem. Długa droga, ale... I jeszcze przed panem, bo wiem, że zaraz ze studia wyjeżdża pan w dalszą podróż. Tak, wracam do Gdańska, do siedziby firmy, ponieważ mamy ważne spotkania. Również związane zresztą z ekspansją na rynki zewnętrzne. No to jak wyglądały właśnie te ceny paliw od Poznania do Warszawy? No, wyjeżdżając z Poznania, przyjeżdżałem obok stacji Orlenu i zaraz blisko była stacja BP. Na Orlenie nie było stacji Lotosu. My jesteśmy w Wielkopolsce mało dostrzegani. Trzeba to zmienić. Zdecydowanie więcej na północy kraju jest naszych stacji, ale na stacji Orlenu było 5,05, na stacji BP 5,12. Panie redaktor, przy tej samej cenie, jaka jest w chwili obecnej na rynkach światowych, no bo można powiedzieć, że ona obowiązuje wszystkich nas, wszystkie koncerny, na stacji orlenowskiej było 7 groszy niższa. To też pokazuje na możliwości, jakie tkwią wewnątrz firm, wewnątrz koncernów, i pewnej polityki w zakresie kształtowania cen. No i właśnie, to były stacje bardzo blisko siebie. Giganci będą jeszcze więksi i będą dyktowali warunki na rynku. O, nie do końca, panie redaktor. Dyktowali to jest mocne słowo, bo można powiedzieć ewidentnie na polskim rynku Orlen ma największą sieć stacji, to nie wątpliwości. I on, niektórzy mówią, jest tym liderem cenowym. On wyznacza ceny i później wobec tych cen inni w jakiś sposób starają się dopasować. Natomiast, jak pani widzi, dużo większa firma BP, o, wielokrotnie większa, nawet od połączonych w przyszłości potencjału orlenowskiego i lotosowego, firma kilkukrotnie większa ma wyższe ceny. Czy będą one wyższe? No, Orlen akurat jest kilka razy od nas większy, ceny ma takie same jak my. Nie sądzę. Jest nadzieja. Jest szansa. Jest duża nadzieja. Ja sądzę, że właśnie połączenie naszych dwóch firm może spowodować, to jest moje zdanie, to jest moja teza, może spowodować akurat korzystne przełożenie na marże handlowe, obniżenie kosztów, a przez to również na wynik, jaki będzie na stacjach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Robert Sobków, wiceprezes do spraw finansowych grupy Lotos. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Drodzy państwo, zdaniem prezesa jest szansa na to, że te ceny uspokoją się chociaż na chwilę, ceny paliw oczywiście, a my za chwilę z tego świata gospodarczego przejdziemy już do polityki krajowej. Mateusz Morawiecki, bohaterem wszystkich tygodników niemal tego dnia, więc o taśmach premiera będziemy rozmawiać za chwilę.